Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pasieka Marcyś. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda w tej chwili Mini Plus. Tutaj mam po prostu matkę zapasową. Normalnie Mini Plusy zimuje na dwóch korpusach, natomiast jeszcze na jesieni, że tak powiem, poszła mi matka zapasowa i z uwagi na to musiałem po prostu zestawić jeszcze te korpusy, dlatego mam w tej chwili trzy korpusy. Zajrzymy, słuchajcie, wyjmiemy środkową ramkę i sprawdzimy po prostu, jak to wygląda. Tutaj, jak na tyle pszczółce tu jest, to trzy korpusy to jest całkiem dużo, ale dzięki temu pszczoły mają długą drogę pokarmową. Wyjmiemy powolutku. No i tak jak widać. Tak jak widać, wszystko zasklepione. Myślę, że nie ma sensu otwierać niżej. Chociaż w sumie już w ramach takich edukacyjnych możemy zdjąć ten korpus. Natomiast ogólnie nie polecam tego robić i lepiej nie rozdzielać korpusów przy tej porze roku, dlatego że widzicie te mostki, które są zbudowane. O, no całkiem fajnie nabity. Te mostki, które są zbudowane, są bardzo ważne podczas zimowli, ponieważ ułatwiają pszczołom po prostu przejście na wyższy korpus i nie powinniśmy ich niszczyć, że tak powiem, już na samą jesień. Dobra, może tutaj mi się tą ramkę uda wyciągnąć. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. No tutaj już jest tego pokarmu akurat skrajna ramka troszkę mniej. O, a tutaj, słuchajcie, niespodzianka, ponieważ tutaj matka dalej czerwi. Nie wiem, czy to będzie widoczne, prawdopodobnie nie, ale mamy jajeczka z tej strony, a z tej strony mamy świeże larwy, więc tutaj matka dalej jeszcze czerwi. Najwyżej jeszcze dolejemy trochę pokarmu. Akurat przy rodzinach produkcyjnych staram się tego nie robić, ponieważ nie jestem zwolennikiem późnego zakarmiania rodzin. Natomiast przy Mini Plusach tutaj chodzi tylko o to, aby po prostu matka Wam przezimowała, więc można sobie pozwolić na to, aby nawet dodać pokarm później. I zaraz Wam też powiem, dlaczego tutaj tak jest, dlaczego ten czerw dalej jest tutaj obecny. Jeżeli chcecie wiedzieć, to Wam mogę zdradzić. Dlaczego na przykład w poprzednim filmie rodzinę, którą otwierałem, nie ma tam już czerwiu, jest tylko już niewielka ilość zasklepionych larw. Po prostu czerw zasklepiony na wygryzieniu, a tutaj mamy dalej jeszcze jajeczka. A powód tego jest bardzo prosty. Tego Mini Plusa karmiłem bardzo późno. Zacząłem go karmić w drugiej połowie września dopiero. I tak jak widać, to późne karmienie, ja go nie preferuję. Doświadczenia już robiłem w tamtym roku i to, co zauważyłem, to to, że te późne karmienie pobudza po prostu pszczoły jeszcze do rozwoju, one jeszcze czerwią. Dlatego nie jest to ani oszczędność, ani ułatwienie, ponieważ jak teraz był taki okres trochę chłodów, to po prostu tej podkarmiaczce stał pokarm i pszczoły nie chciały go pobierać. I mamy taką sytuację, że pszczoły są stymulowane do rozwoju, natomiast nie możemy ich zakarmić, ponieważ jest chłodno i nie chcą pobierać pokarmu. Dlatego no, jest to dosyć trudne, dlatego ja nie zalecam, zwłaszcza początkującym pszczelarzom, takiego późnego karmienia. Czy to ma wpływ na kondycję pszczół? Tutaj zdania są podzielone i tak naprawdę jest to na dłuższą dyskusję. Niemniej jednak, no ja nie jestem zwolennikiem późnego karmienia, bo to stwarza pewne kłopoty i teraz zakarmienie całej pasieki, tak jak u mnie, martwiąc się o to, że będzie chłodno, no jest dosyć problematyczne i nie wiem, czy tak naprawdę ten zysk nawet z tego przedłużonego czerwienia byłby współmierny do ewentualnego ryzyka, ponieważ no tak jak teraz mamy fajną jesień, jest dużo gorczycy, te pszczoły może nawet by weszły w zimę silniejsze, natomiast co jeżeli ta jesień będzie brzydka i te pszczoły nie będą w stanie się dobrze odżywić? No to jest tak naprawdę pytanie do Was, sami musicie przemyśleć to i wyciągnąć jakieś własne wnioski, oczywiście każdy postępuje jak uważa. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi często w pszczelarstwie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś, pozdrawiam.